Power is everything. Wszystko zależy od energii. Energetyka jest wielkim magnesem. Nie ma energii, nie ma życia. No, energetyka to jest bardzo ważny temat. Trzeba tu być, trzeba wspierać tego typu inicjatywy. Ludzie są coraz bardziej świadomi, coraz bardziej dojrzali. Generalnie świadomość młodych ludzi. Zaczynają rozumieć całą ideę związaną z tymi odnawialnymi źródłami energii. Inwestycja w młode osoby. Co roku są inne pytania. Napisał pracę, która naprawdę jest w 100% jego własnym dziełem. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Oszczędzanie też jest paliwem. Wszystko zależy od energii. Dla ciebie dziś kupiłam ten zielony szal. Ostatnie jabłka z drzew postrącał wiatr, a miałeś zerwać. Zbyt mało ciebie ma. W murach 3 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Batorego w Chorzowie 30 września odbyła się kolejna edycja Krajowego Konkursu Energetycznego. Oszczędne i zrównoważone gospodarowanie energią jest cenne i my jako Orange Polska już od kilku lat wspieramy Krajowy Konkurs Energetyczny. Postawy właściwe, ekologiczne dają nam wszystkim nadzieję na to, że będziemy żyli w lepszym, zdrowszym i piękniejszym świecie. W 7 odsłonie konkursu tematem przewodnim było hasło "Wszystko zależy od energii". Energia jest podstawą działania całego kraju na dobrą sprawę. Świata generalnie, w związku z tym racjonalne zużywanie jest obowiązkiem każdego. Głównym celem konkursu jest budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie oraz wspieranie młodzieży uzdolnionej naukowo i artystycznie. Fever in the morning, fever all through the night. Konkurs skierowany był do osób w wieku od 16 do 20 lat. W jaki sposób sobie poradzili ci uczniowie, nie wiem na ile samodzielnie, ale prace były ciekawe. Uczestnicy mieli do wyboru 4 problemy badawcze. Nowa forma, case'y, to już te studia przypadków, dość trudne, spotykane w zasadzie na uczelniach wyższych, nie w szkołach średnich. Też sobie poradzili, to znaczy, że nie jest tak źle z tą wiedzą. W ocenie prac przez jury istotna była kwestia, czy zaproponowane rozwiązanie przez uczestnika konkursu jest możliwe do realizacji. Praca, która w tym roku wygrała, cechuje się właśnie takim walorem indywidualności, czyli pojawił się pomysł wprowadzenia w życie wymyślony przez danego laureata. I to jest pozytywne, stąd ten styk już wejścia praktycznie w poziom studencki. Młodzi ludzie wykazali się kreatywnością w swoich pracach. Widać tutaj bardzo, mimo młodego wieku, bardzo wysoki poziom. Została rozbudzona w nich pasja poznawcza, a konkurs był dla nich możliwością krytycznego wypowiedzenia się na trudne tematy energetyczne. Umiejętność efektywnego wykorzystania energii trzeba budować od samego początku. To już młodzież powinna się tym interesować i powinna zdobywać wiedzę. Szczególnie wysoko ceniono niekonwencjonalne badawcze podejście do wybranego zagadnienia. Bardzo ważne jest, żeby rzeczywiście ta cała idea energetyki, odnawialnych źródeł energii była już pojawiona właśnie od tych najmłodszych pokoleń, tak aby rzeczywiście ta energetyka miała szansę w Polsce rozwijania się. To są przyszli projektanci, inżynierowie, może posłowie,
dobrze, że oni już na początku swojej drogi zawodowej myślą pod kątem energooszczędności, pod kątem zielonej energii. Przed poznaniem laureatów tegorocznej edycji i przed wręczeniem nagród zaproszeni goście oraz uczniowie mogli wysłuchać interesujących wykładów. Najwięcej odbiorcy wydają na ciepło, następnie na energię elektryczną, a na końcu na gaz. Czyli na ciepło wydają około 1600 zł rocznie średnio na gospodarstwo domowe. Poświęconych m.in. stosowanym metodom ogrzewania budynków oraz planom budowy uzdrowiska w gminie Jaworze. Pozytywną stroną tego, że posiadamy ten optymizm i odwagę, jest to, że dysponujemy wodami solankowymi, które były uznane w latach 80. za lecznicze. Umożliwiają one leczenie schorzeń gastrycznych, laryngologicznych i pulmonologicznych. W mojej gminie, w gminie Jaworze, również mamy sporo energii, energii ludzkiej, ale również tej energii drzemiącej pod ziemią. Tam są źródła wód leczniczych, również wód termalnych, które my chcemy wykorzystać do tego, aby Jaworze stało się uzdrowiskiem. Całość uroczystości dopełniły występy artystyczne przygotowane przez uczniów 3. Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Batorego. Tylko mnie poproś do tańca. Ja na nic więcej nie liczę, od krańca świata do krańca, od piekła do nieba bram. Jury pod przewodnictwem dr Aleksandry Łakomiak zdecydowało się przyznać 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia. Pierwsze miejsce przypadło panu Patrykowi Tomasikowi z zespołu szkół elektronicznych i informatycznych w Sosnowcu za pracę, czy konsument energii może być jej producentem. Na pewno chciałbym to kontynuować, ponieważ doszedłem do wniosków, że ludzie wspólnym działaniem mogą osiągnąć znaczne korzyści energetyczne. Nauczycielem prowadzącym była pani Ewa Krzysztofik, a nagrodę ufundowała firma Energoprojekt Katowice. W formie masowej zaczniemy oszczędzać tą energię. W tym wypadku jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko i zapewnić olbrzymie zapasy energii dla przyszłych pokoleń. Drugie miejsce przypadło panu Stanisławowi Migalskiemu z 7. Liceum Ogólnokształcącego imienia Kamila Krzysztofa Baczyńskiego w Sosnowcu za pracę, jak racjonalnie korzystać z ogrzewania mieszkania, aby zużyć mniej energii, chronić środowisko oraz płacić i mniej płacić. Nauczycielem prowadzącym była pani Jolanta Czapla. Wyciągnąłem takie wnioski, iż ogrzewanie podłogowe jest najlepszą formą w domach jednorodzinnych, ponieważ jest najbardziej ekologiczne. Nagrodę ufundowało Stowarzyszenie do Spraw Rozliczania Energii. Zapraszamy. Trzecie miejsce otrzymuje pan Adam Marchewka. Jestem zadowolony z wyniku swojej pracy. Myślę, że przedstawiłem ciekawe wnioski, przedstawiłem ciekawy problem i myślę, że udało mi się dojść do tego, czego chciałem, czyli udowodnić, że na przykład oszczędzając, też jesteśmy w stanie wytworzyć w pewnym sensie paliwo, prawda? Z zespołu szkół elektronicznych i informatycznych w Sosnowcu za pracę, czy efektywność energetyczną można traktować jak 5. rodzaj paliwa w energetyce. Nauczycielem prowadzącym była pani Ewa Krzysztofik. Nagrodę od Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Bielsko-Biała trafi do laureata oraz książka od wydawnictwa Wolter Kluwer S.A. Wyróżniliśmy również 3 osoby. Pierwszą z nich będzie Joanna Wróżbit z 1. Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Sulęcinie za pracę, jak racjonalnie korzystać z ogrzewania mieszkania, aby zużyć mniej energii, chronić środowisko oraz mniej płacić. Nauczycielem prowadzącym był pan Jerzy Baranowski. Upominek otrzymuje laureatka wyróżniona od firmy Energoprojekt Katowice. Drugą osobą wyróżnioną będzie pan Antoni Urbaś z Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie za pracę, czy warto inwestować w ekoźródła. Szlachetna idea, a proza życia. Nauczycielem prowadzącym była pani Katarzyna Zorychta.
Nauczyciela chyba najbardziej cieszy, że jak stoi sobie na środku sali, jest 30 osób, to przynajmniej jedna słuchała, wyciągła wnioski i napisała taką fajną pracę, która dostała wyróżnienie. Upominek od firmy Siemens trafi do wyróżnionej osoby. Mamy dwa szczeble współpracy z młodzieżą. Jeden to jest bezpośrednio w dziale, absolwenci, którzy pracują w firmie Siemens, a drugi to właśnie młodzież szkolna z średniego poziomu. Zakładamy, że efektywność energetyczna musi być wyuczona jak gdyby w szkole, żeby później przynosiła efekt. Mój kierunek kształcenia właśnie w technikum to jest technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej, więc przystąpienie do tego konkursu było takim wytyczonym sobie wewnętrznie przeze mnie zadaniem. Brałem też udział w praktykach zagranicznych, więc oparłem się w pracy też na temat tego, co widziałem na tych praktykach. I szczerze mogę powiedzieć, że no, energetyka to jest bardzo ważny temat. Trzecią osobą wyróżnioną, pan Maciej Regulski z 7 Liceum Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sosnowcu za pracę Czy warto inwestować w ekoźródła? Szlachetna idea, proza życia. Przedstawiłem w mojej pracy wszystkie możliwe odnawialne źródła energii i jakie korzyści, głównie finansowe, z nich możemy czerpać. Nauczycielem prowadzącym była pani Jolanta Czapla. Upominek wręczy przedstawiciel gminy Jaworze. Zarówno organizatorzy oraz zaproszeni goście podkreślali, jak ważne jest upowszechnianie świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy na tematy związane z przyszłością energetyczną i ekologiczną społeczeństwa. Wszystko zależy od energii. Te myśli warto wpajać w młode umysły? Na pewno warto, bo od tego, jak dzisiaj będziemy podchodzić do środowiska, czy będziemy szanować to środowisko czy nie, będzie zależało, jak w przyszłości nasze dzieci, wnuki i kolejne pokolenia w jakim świecie będą żyły. Dzisiaj mamy takie czasy, że nie da się nie interesować energetyką. Z energetyką, z energią spotykamy się na co dzień zużywamy energię, w związku z tym powinniśmy ją wykorzystywać i zużywać świadomie. Tegoroczna edycja konkursu była wyjątkowa, ponieważ wspomniano zmarłego w tym roku profesora Jacka Malko. Pan profesor był dla mnie zawsze wzorem naukowca, a potem stał się mistrzem, jeszcze później przyjacielem. Power is everything. Wszystko zależy od energii. Można powiedzieć, że jego życie było wypełnione energią. Zostałam sama na placu boju i myślę, że będziemy kontynuować konkurs, który teraz będzie już nosił nazwę Konkurs Energetyczny imienia profesora Jacka Malko. Miał w sobie no nie tylko wiedzę, ale i pewne umiejętności kontaktu z ludźmi, w tym młodymi ludźmi. To było bardzo cenne. Ten projekt jest czymś wspaniałym i cieszę się, że doczekał się patrona w postaci mojego taty. Od tego roku konkurs nosi imię profesora. Profesor bardzo stawiał na edukację młodzieży w zakresie energetyki, oszczędności energii i wyrobienia w młodym człowieku nawyku efektywnego wykorzystania tej energii. Krajowy konkurs energetyczny również w tym roku został wzbogacony o przedsięwzięcie artystyczne Wszystko gra. Laureatami projektu towarzyszącego konkursowi zostali Magdalena Mikołajek i Maciej Surówka. Komisja konkursowa nagrodziła ich za przekazywanie dobrej energii obrazu i pasję tworzenia oraz za projekt Fotobudka. W serce fotobudki jest to aparat z około 1930 roku. Naciskamy spust migawki, wężyk spustowy i wyzwala serię szalonych zdjęć. Całość jest oświetlona girlandą, która jest również tutaj zaprezentowana, oraz posiadamy tło złote, które pasuje tutaj idealnie do wystroju. Przyszłoroczna edycja konkursu przyniesie zmiany. Między innymi do konkursu zostaną zaproszeni studenci. Mamy zamiar wrócić do tradycji sprzed 3 lat i zapraszać do udziału studentów. Myślę, że to będzie 1., 2., 3. rok.
Na zakończenie uroczystości organizatorzy w osobie pani dr Haliny Rechul oraz pana Mieczysława Rabi złożyli na ręce pani dyrektor Katarzyny Sikory i pani wicedyrektor Elwiry Woźniak-Lenort kwiaty i podziękowania.